Cześć Boże, Piotr Krupa. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Dziś zaproszenie do naszego programu przyjął pan minister Michał Dworczyk, szef kancelarii prezesa Rady Ministrów, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu, okręg drugi. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu, szczęść Boże. Panie ministrze, dziś Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział kolejny protest w szkołach. Tym razem nie będzie on tak dotkliwy dla uczniów. I rodziców, nie będą zawieszane egzaminy, nie będą zagrożone matury, ale nauczyciele, jak to powiedział pan broniarz, mają robić to, co do nich należy i nie będą organizować zajęć pozalekcyjnych, nie będą wyjeżdżać na wycieczki, zielone szkoły. Połowa nauczycieli zrzeszonych w ZNP poparła taką formę protestu. Co to oznacza? I przede wszystkim wypada zwrócić uwagę na to, że z tych zobowiązań, które przyjął rząd z wszystkich się wywiązaliśmy, to znaczy nauczyciele otrzymali podwyżkę na tle innych grup zawodowych. To była wysoka podwyżka, blisko 20% jeżeli mówimy o okresie ostatniego roku. Oczywiście ta podwyżka nie odpowiadała oczekiwaniom sformułowanym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego jakiś czas temu, ale to było to, co jest możliwe do udźwignięcia budżetu i tak jak powiedziałem, dynamika wzrostu płac. Wśród nauczycieli na tle innych grup zawodowych jest duża. Oczywiście trzeba przyznać e, też, że te wynagrodzenia dla nauczycieli powinny być większe, ale musimy mieć świadomość, że nadrabiamy zaległości z wielu lat. Gdyby nie to, że weszliśmy w tę kadencję e, z tak niskimi wynagrodzeniami e, nauczycieli, z takimi zaległościami właśnie wygenerowanymi przez te 8 osie, e, lat, pewnie ten problem byłby dzisiaj. Trochę mniejszy. Niemniej zależy nam na tym, żeby nadal podwyższać wynagrodzenia i nauczycielom, i w ogóle wszystkim pracownikom w Polsce. Stąd też nasz projekt wzrostu wynagrodzenia minimalnego i podnoszenia płac, tak żeby Polska nie była tylko zapleczem taniej siły roboczej. Ale to będzie tak, że nauczyciele, Ale którzy to... najmniej zarabiają, bo teraz jest tak, że 2600 tej płacy minimalnej będzie, a ten nauczyciel, który wchodzi do szkoły. Dostaje mniej, dostaje influency. No więc obejmie to oczywiście również nauczycieli. Natomiast kończąc temat e strajku, trudno oprzeć się wrażeniu, że pan broniarz cały czas politycznie próbuje wykorzystać tą sytuację, w jakiej są nauczyciele. Część nauczycieli w moim przekonaniu zorientowała się w tej całej sytuacji już jakiś czas temu. Dlatego, że ten poprzedni protest, tak dramatyczny, bardzo ostry, prawda, gdzie groziło y, wielu uczniom, wiele polskich rodzin się stresowało, wielu uczniom y, groziło nieprzystąpienie do egzaminów. No, to wszystko spowodowało, że dla wielu, y, u wielu nauczycieli zapaliła się taka czerwona ostrzegawcza lampka i zobaczyli, że pan broniarz po prostu próbuje w jakąś w jakiś polityczny konflikt wciągnąć cały związek, a nie dobrze, bo związek właśnie powinien zrzeszać nauczycieli po to, żeby móc merytorycznie rozmawiać, żeby też formułować takie postulaty, które w ramach dialogu da się przyjąć przez obie strony, i przez tą nauczycielską, i przez rządową. Solidarność Nauczycielska nie popiera tego protestu, nie, pro, nie popiera tej propozycji Związku Nauczycielstwa Polskiego, ale cały czas ponawia swój postulat dotyczący uzależnienia płac nauczycieli od średniej krajowej. To jest realne. Ja nie chcę wypowiadać się w takich sprawach, gdzie główne kompetencje posiada Minister Edukacji Narodowej. My jesteśmy otwarci, to podkreślaliśmy też w czasie rozmów z nauczycielami, na każdą rozmowę. System oświaty w Polsce wymaga szeregu zmian. O tym też trzeba rozmawiać. Przypomnę, że z inicjatywy wówczas premiera Morawieckiego i potem z udziałem pana ministra Piątkowskiego odbyło się szereg spotkań w ramach tak zwanego Okrągłego Stołu. Tam padały bardzo różne postulaty. Nad tymi postulatami i wypracowanymi wnioskami na pewno po wyborach. Minister Edukacji Narodowej będzie się pochylał i w dialogu z nauczycielami będzie starał się, przynajmniej część z nich, wcielić w życie, bo tamte postulaty dotyczą nie tylko kwestii płacowych, ale również związanych z poziomem oświaty, który zgodzimy się powinien być coraz wyższy coraz wyższy. Chcielibyśmy, żeby nasze dzieci były kształcone w jak najlepszy sposób. W Parlamencie Europejskim odbyło się przesłuchanie Janusza Wojciechowskiego, kandydata <coughs> Polski na komisarza do spraw rolnictwa. Nie uzyskał on poparcia tej komisji, ma się odbyć kolejne przesłuchanie. Co to oznacza? Zagrożona jest ta kandydatura? Ja nie chciałbym tego rodzaju spekulacji prowadzić, ale oznacza to na pewno jedno, że cały czas w Parlamencie Europejskim są siły, dla których solą w oku jest centroprawicowy rząd prawa i sprawiedliwości. I niestety z tymi środowiskami związanych też, też jest część europarlamentarzystów z platformy obywatelskiej z nowoczesnej, czy z szeroko rozumianej, totalnej opozycji, jak sami o sobie niektórzy z nich mówią. I to jest naprawdę sprawa absolutnie nie do zaakceptowania, że polscy europarlamentarzyści w imię takiej walki politycznej, bezwzględnej, no są gotowi poświęcić czy poświęcać interesy Polski dobry wizerunek. Polski po to, żeby coś w cudzysłowie ugrać, ugrać w dla siebie, prawda? Chociażby zwiększyć, dopłat dla rolników. Tak? No, to, to jest jedna rzecz, ale myślę, że oni, o, tak, oni są to gotowi poświęcić po to, żeby w kampanii wyborczej, której mamy ostatnią prostą, czyli ten najgorętszy okres, po to, żeby właśnie rozniecić emocje, po to, żeby móc powiedzieć wewnątrz kraju, prawda, że proszę, zobaczcie, PIS jest tutaj nieakceptowany i ma takie albo inne problemy. No, nic bardziej mylnego. Prawo i Sprawiedliwość jako rząd, politycy prawa i sprawiedliwości, pan premier osobiście jest coraz bardziej doceniany i obdarzany nie tylko szacunkiem, ale i respektem, czego wcześniej nie było, a takim momentem przełomowym w moim przekonaniu było zablokowanie wyboru pana Timmermansa. I to się wydarzyło, bo tu nie chodzi już nawet o tego człowieka, o tę konkretną osobę. Chodzi o to, że polski premier był wokół siebie w stanie zgromadzić innych premierów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i nie tylko, bo i z Irlandii i przedstawicieli Włoch i zablokować projekt, który wydawałoby się, że jest już domówiony, poukładany, przygotowany przez. Francję i Niemcy. To była pierwsza w historii taka sytuacja. I naprawdę to, co się wtedy, najważniejsze, co się wydarzyło, to że duża część krajów Unii Europejskiej, zwłaszcza tych największych, które do tej pory narzucały swoją wolę, zrozumiała, że dłużej w ten sposób Unia Europejska nie może funkcjonować, że to, o co Polska zabiega, czyli partnerskie traktowanie wszystkich krajów, niezależnie od ich wielkości, niezależnie od tego, jaki rząd w danym momencie, kieruje danym krajem, tylko partnerskie traktowanie jest konieczne, jest niezbędne, bo ten okres, kiedy można było zrobić wszystko z Europą Środkowo-Wschodnią i nikt nawet się nie odezwał, ten okres już się skończył. Ale mamy przesłuchanie innego kandydata na komisarza, tym razem komisarza do spraw sprawiedliwości i na pytania europosłów dotyczące, dotyczących procedury. Praworządności względem Polski i Węgier, on deklaruje, że to będzie kontynuowane. Pytają oczywiście o to też politycy Platformy. Andrzej Halicki. No więc, oczywiście, to jest kolejny dowód na tezę, którą przed chwilą przedstawiłem, że europosłowie Platformy Obywatelskiej są w stanie zrobić wszystko łącznie ze szkodzeniem Polsce, po to, żeby jakieś partykularne polityczne interesy osiągnąć. Poza tym, że to jest właśnie nieakceptowalne tak od strony etycznej, to jest szalenie krótkowzroczne. Ale wie Pan, to, że padają jakieś deklaracje na jednym czy drugim przesłuchaniu, to ja jestem w stanie sobie wyobrazić, bo politycy różne rzeczy w różnych sytuacjach potrafią powiedzieć. To nas doświadczenie uczy, w Europarlamencie różne rzeczy się już zdarzały. Natomiast wydaje mi się, że ta Komisja Europejska, która będzie funkcjonowała, no będzie jednak znacząco inna. Od tego, z czym mieliśmy do czynienia przed wyborami do Europarlamentu. Tak jak powiedziałem, pozycja Polski znacząco się wzmocniła. Elity europejskie, łącznie z tymi urzędniczymi elitami w Brukseli, widzą, że po prostu nie da się Polski od tak sobie albo podporządkować, albo zmarginalizować. Więc deklaracje deklaracjami, a tak jak powiedziałem, to wydarzenie, jakim było zbudowanie dużej koalicji wokół premiera Morawieckiego. Dało do myślenia wielu krajom. Platforma Obywatelska straszy też, że być może fundusze unijne zostaną powiązane z praworządnością. No mało tego niektórzy przedstawiciele tej opozycji totalnej, która znalazła się w parlamencie, wręcz o to zabiegają. A jest to nie tylko szkodliwe z punktu widzenia Polski, ale i całej Unii Europejskiej, bo nie ma żadnych takich, przynajmniej nikt do tej pory nie przedstawił, i trudno sobie wyobrazić, jak miałyby wyglądać twarde kryteria, które pozwalałyby na dokonywanie takiej oceny. A jeżeli nie ma jednoznacznych kryteriów, no to okazuje się, że mamy do czynienia z pewną uznaniowością, i ta uznaniowość prowadzi nas do tego, że czy to Komisja Europejska, czy to inne ciała Unii Europejskiej, Zgodnie ze swoimi sympatiami politycznymi będą podejmowały decyzje mające wpływ na funkcjonowanie innych krajów. To są mechanizmy, które w Unii funkcjonować nie powinny. Inne były fundamenty, na których Unia była budowana. No i mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, a wystąpienia naszych europarlamentarzystów, którzy takie postulaty formują, można określić jednym słowem haniebne. Zdaje się jednak, że te, te, te działania Platformy nie są jakoś zbytnie efektywne, bo mamy ciekawy sondaż Ibrisu na zlecenie Interi, gdzie na pierwszym miejscu jest prawo i sprawiedliwość, gdzie pojawia się pytanie, który z komitetów w największym stopniu gwarantuje ochronę praworządności w Polsce. 29 ponad procent prawo i sprawiedliwość, na drugim miejscu jest Koalicja Europejska, to jest 20,5%. Wie pan, bo Polacy są rozsądni, Polacy twardo stąpają po ziemi i naprawdę niewiele osób, a na pewno coraz mniej, daje się nabrać na te różne hasła rzucane przez opozycję. Między innymi hasła rzucane związane z praworządnością, z łamaniem konstytucji. No, konstytucja, tutaj warto właśnie może. Zwrócić na to uwagę, jest szczególnie w moim przekonaniu cynicznie wykorzystywana przez przedstawicieli platformy obywatelskiej czy tej opozycji totalnej, bo zwróćmy uwagę, jak to wygląda. No wtedy, kiedy wydaje się, że to dla nich jest korzystne czy potrzebne, przydatne, żeby zrealizować jakiś partykularny polityczny interes, wtedy ta konstytucja jest w dłoniach wszystkich polityków i na ich ustach. Wtedy, kiedy mamy do czynienia z obroną małżeństwa, małżeństwa zapisanego w konstytucji jak i zwią jako związek mężczyzny i kobiety, wtedy nagle nabierają wody w usta i w ogóle nie ma rozmowy, a pojawiają się głosy, że właściwie no, małżeństwa um, powinny być zrównane ze związkami homoseksualnymi, które też chcieliby małżeństwem nazywać. I tutaj nie ma żadnego problemu, więc tu widać cynizm tych ludzi, którzy no, po prostu są zainteresowani własnym politycznym zyskiem, a nie przestrzeganiem konstytucji, a nie e, dobrem państwa. I jeszcze na chwilę zostaniemy w Brukseli. Pojawiła się informacja, że Donald Tusk e, mógłby zostać przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej. E, co pan myśli o takiej kandydaturze? Ja wie pan, co myślę, że to jest przede wszystkim problem Europejskiej Partii Ludowej. Jeżeli Donald Tusk, który e, zakończył z takim w cudzysłowie sukcesem Funkcjonowanie w Polsce, gdzie zostawił nas z gigantyczną dziurą VAT-owską, szeregiem problemów gospodarczych, które do dzisiaj sprzątamy po tych ośmiu latach rządów platformy obywatelskiej w przeważającej części był wówczas Donald Tusk premierem, więc on ponosi za to największą odpowiedzialność. Więc jeśli ktoś pokazał na co go stać i co potrafi, a właściwie czego nie potrafi przez te 8 lat, ktoś inny, w tym wypadku IPP. Chce wykorzystać takiego polityka, żeby był ich liderem. Ich decyzja, ale niczego dobrego to dla IPP nie wróży. Dyskusję w kampanii zdominowała sprawa ochrony zdrowia. Wczoraj mieliśmy debatę w telewizji publicznej i pojawił się Paragon hańby rządu. Pan Borys Budka z Platformy prezentował Paragon za dwa opakowania leku, za 2000 tysiące. Które okazuje się, że jednak jest refundowany i kosztuje 3,20 za opakowanie. No, wie pan, ja nie wiem, czy to jest skrajny brak profesjonalizmu, bo po prostu ktoś nie sprawdził tego, czy cynizm, który e, miał doprowadzić do tego, żeby Polacy uwierzyli e, w ten zabieg taki marketingowy. E, wiemy już dzisiaj, właśnie jak wygląda sytuacja. E, te leki są refundowane. Oczywiście można, e, a nawet w niektórych sytuacjach e, trzeba kupić te leki za. Taką wysoką cenę, ale to są właśnie y, y, sytuacje rzadkie i y, dzieje się to w oparciu o przepisy, które kto ustanowił? Platforma Obywatelska w 2011 roku. W związku z tym, rzeczywiście, no, wyjątkowo y, albo cyniczne, albo wyjątkowo nieprofesjonalne zachowanie pana. Posła Borysa Budki. Ale to jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość ma jakiegoś kreta w platformie, bo tych wpadek platformy jest ostatnio bardzo wiele. Nie no, my się śmiejemy, że tak naprawdę sztabowcom platformy to powinniśmy od czasu do czasu wysyłać kwiaty. Dlatego że rzeczywiście platforma co chwila jakąś zalicza kompromitującą wpadkę. Ale te wpadki, poza tym, że one mają taki wymiar humorystyczny, tak jak z tym spotem, gdzie niby zwykła polska rodzina, a potem okazuje się, prawda, że to jacyś celebryci Disco Polo, tam grający, którzy nie mają nic wspólnego z normalną rodziną, występują, ale poza tym wymiarem humorystycznym, to te wszystkie działania platformy pokazują tylko na jedno, że platforma nie ma nic do zaoferowania Polakom. Poza ich hasłem kompletnie niewiarygodnym to, co dane, nie będzie odebrane, no to tak każdy sobie może e, powiedzieć, ale e, poza tym nie, i poza różnymi sztuczkami marketingowymi no, nie ma żadnych konkretnych programowych pomysłów, które by pociągnęły Polaków, które mogłyby zainteresować Polaków. Nie ma kompletnej, holistycznej wizji państwa, którą my zaprezentowaliśmy w naszym programie. I te wpadki biorą się właśnie stąd, że nie mając nic merytorycznego do zaproponowania. Platforma e, chwyta się różnych sztuczek, czy różnych sposobów, które okazują się no, katastrofami wizerunkowymi gdzieś na końcu. To, to świetnie to chyba widać w Warszawie. Rafał Trzaskowski, lista tych jego problemów jest bardzo długa. Od oczyszczalni ścieków, <trych> awarii kolektora, ukrywania awarii spalarni ścieków, teraz problemy z wypłatą 500+, plus i to też to informacja... Napadających kozach, prawda? Tak. To znaczy niektóre z tych informacji i rzeczy, które się dzieją w Warszawie, naprawdę nadają się na scenariusz komedii. No, ta, ta historia z kozami, gdzie miasto płaci jakieś gigantyczne pieniądze za opiekę e, nad kozami, e, a potem e, te zwierzęta e, gdzieś tam zdychają, dlatego że ktoś podnajmuje kogoś innego. No, to jest scenariusz na komedię. To dowodzi, e, może dowodzić dwóch rzeczy. Albo pierwszy wariant, no, całkowita nieudolność e, władz Warszawy i taki brak profesjonalizmu. Albo z drugiej strony, no całkowite ignorowanie Warszawiaków, mieszkańców i niezajmowanie się sprawami zarządzania miastem. Nie wiem, które, z, z, która z tych wersji jest lepsza z punktu widzenia pana prezydenta Trzaskowskiego i władz Warszawy. Wiem, że obie z punktu widzenia Warszawiaków są po prostu fatalne. Jakie cele Prawo i Sprawiedliwość na te ostatnie dni kampanii sobie stawia? To przede wszystkim mobilizacja wyborców? Chcemy cały czas prezentować, tak jak robimy to przez całą kampanię, nasz program. Program, który jest po prostu dobry dla rozwoju naszego kraju i dobry dla wszystkich Polaków, dla zwykłych obywateli naszej ojczyzny. Ale ma Pan rację, w tych ostatnich dniach też chcemy duży nacisk położyć na mobilizację. To jest tak, że. Te wybory i tu akurat wszystkie partie polityczne są zgodne, są szalenie ważne, być może właśnie najważniejsze od kilkudziesięciu lat. Jeżeli chcemy, żeby Polska była krajem, który nadal się rozwija, tak jak przez ostatnie cztery lata, w którym są utrzymane te programy. Prosolidarnościowe, prospołeczne, jest, nie jest podnoszony wiek emerytalny, jest program 500, y, są 13 emerytury. A, za, a co za tym idzie, żeby to można było realizować, y, potrzeba prowadzić tak sprawy państwowe, żeby gospodarka się dobrze rozwijała. No więc, jeżeli chcemy, żeby tak dalej było, Prawo i Sprawiedliwość. Musi zwyciężyć drugą, musi wygrać drugą kadencję. I tutaj rzeczywiście potrzebna jest duża mobilizacja, bo jedno jest pewne: jeżeli wygra opozycja, to z większości reform wprowadzonych przez Prawo i Sprawiedliwość nie zostanie kamień na kamieniu. W sobotę pogrzeb marszałka seniora. Ojca też pana premiera, pan premier wróci po pogrzebie do, do, do kampanii wyborczej? No tak, to jest oczywiste, że pan premier wyłączył się po śmierci taty z prowadzenia kampanii z udziału w bieżącej polityce, natomiast po uroczystościach pogrzebowych na ten ostatni tydzień premier wróci, będzie prowadził kampanię. To jest twardy polityk. Panie ministrze, dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Michał Dworczyk szef kancelarii Prezesa Rady Ministrów, kandydat Prawa i Sprawiedliwości w okręgu drugim, Wałbrzych i Wiednica? Kotlina Kłodzka. Tak. Bardzo dziękuję z panem Bogiem. Z panem Bogiem.